Życzę wszystkim, aby ta dzisiejsza Wigilia, nasza wspólna, wałbrzyska, jedna z wielu, które w naszym mieście są, wspólnych, jak zawsze pozwoliła na spędzenie w dobrym, miłym towarzystwie kilku chwil. Dla jednych będzie to szansa na ciepły posiłek, dla innych będzie to szansa spotkania drugiego człowieka, z czym, jak się okazuje, mamy w tych czasach czasami problem. Generalnie jest problem z porozumiewaniem się i oby tych problemów było wszędzie, nie tylko tu w Wałbrzychu, ale i w Polsce mniej. Chciałbym, żeby to była okazja do popatrzenia wokół siebie, chwili zastanowienia, jakiejś refleksji i oczywiście przeżywania tego, że jesteśmy w Wałbrzychu, w rynku, w miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Życzę wszystkim w te święta spokoju, żeby dla nikogo nie zabrakło ciepłego miejsca, życzliwości, chwili, dobrego słowa. A w nowym roku życzę wszystkim oczywiście zdrowia, wszystkim życzę wszelkiej dobroci i życzę tego, żebyście byli zadowoleni z tego, że mieszkacie w Wałbrzychu, tak jak ja, żebyście byli zadowoleni z prezydenta, z radnych i żebyście byli dumni z tego, że mieszkacie w Wałbrzychu, a nie tak jak kiedyś słyszałem, że się niektórzy wstydzą, że mieszkają w Wałbrzychu. Ja się nigdy nie wstydziłem, myślę, że wy też nie, dlatego życzę państwu wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dziękuję bardzo.